potrzebne są innowacyjne rozwiązania parkingowe, ponieważ coraz trudniej jest zaparkować na mieście, szczególnie dobrym przykładem jest Warszawa, gdzie obszar płatnego parkingu został zwiększony, a jednocześnie zostały podniesione koszty parkingowe, więc możliwość wykorzystania rozwiązań z obszaru IT, żeby ułatwić osobom dojeżdżającym do pracy czy szukającym miejsca parkingowe, jest naturalną potrzebą rynku czy konsumentów. Przede wszystkim widzimy duży potencjał we współdzieleniu miejsc parkingowych, to znaczy wykorzystaniu faktu, że dane miejsce parkingowe nie jest non-stop używane przez daną osobę. To mogą być miejsca w parkingach biurowych, ale mogą być także w osiedlach mieszkaniowych, gdzie są parkingi i gdzie te miejsca mogłyby być po prostu współdzielone na zasadzie lepszego wykorzystania w momencie, kiedy właściciel danego miejsca go nie potrzebuje. Zapotrzebowanie na innowacyjne parkingi będzie rosło, ponieważ liczba aut wciąż rośnie i ta branża się mocno rozwija, a ekonomia wymusza na dostawcach takich usług jak parkingi optymalizację kosztów i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych, więc przykładem mogą być nie tylko parkingi publiczne, parkingi biurowe, ale także takie parkingi tak zwane pod chmurką przy lotniskach czy w centrach handlowych, które też będą chciały jak najbardziej ułatwić proces parkingowy, przykładowo uniknąć płatności w kasie, ale za pomocą telefonu albo zupełnie bezobsługową płatność, która będzie działała automatycznie. Dlatego te innowacje pomogą zarówno użytkownikom, kierowcom, którzy będą mieli ułatwiony proces parkowania, jak i właścicielom parkingów, którzy będą w ten sposób zwiększali swoje przychody.